stadach to jest troszkę to taka powtórka tego, co panie gdzieś tam w międzyczasie zaczęły mówić. Czyli o czym trzeba pamiętać przed transferem? Pierwsza zasada, oszacowanie swoich sił. Nie? Czyli jeśli nie jesteśmy w stanie przenieść pacjenta, to nawet nie mówię o ciężarze. Bo jak zobaczą panie i nawet osobę, która jest o wiele od nas cięższa, wykonując to prawidłowo, nie ma problemu. Ale jeśli na przykład jest taki dzień, że albo panie są, powiedzmy w gorszej kondycji i czujecie się panie niepewne, nie ma co. No, bezpieczeństwo i pacjenta, i swoje jest najważniejsze. Druga sprawa, to co rozmawialiśmy tu o tych pacjentach, którzy czasami są w takiej, a nie innej kondycji tego dnia, jakby odpuszczać. No, bo to można więcej krzywdy narobić i sobie później, i pacjentowi. I to nie jest tego warte. Druga zasada, czyli przygotowanie gdzieś tam otoczenia. Łóżko na taką wysokość już przy transferze, żeby było gdzieś tam na równi z krzesłem czy z wózkiem. I przygotowanie wózka, czyli zabezpieczenie hamulcy przede wszystkim. Ściągnięcie boczków, szczególnie tego wewnętrznego, i ściągnięcie podnóżków. Jeśli są jakieś też wystające elementy, na przykład, mówię, tu mamy akurat taki stary wózek, więc nie będziemy z niego korzystać, bardzo często hamulce są takie wystające. Szczególnie na przykład na początku, jeśli panie mają gdzieś tam nowego takiego seniora, jeśli są jakieś wystające elementy, nawet zabezpieczyć to. Nie? Żeby nie doszło gdzieś tam przy tych pierwszych, szczególnie transferach, do jakiegoś tam zadrapania pośladka, jeśli są szczególnie osoby leżące, które gdzieś tam i tak gorsze mają odżywienie tych tkanek, to każde zadrapanie to jest bezpośrednie zagrożenie, że tam będzie jakaś uderzenie. A uderzenie, jak wiemy, to jak najdalej, bo to później to leżenie jest coś strasznego. Nie? Dlatego nie ma problemu, jak sobie ręczniczek czy kawałek koca rozłożyć dla bezpieczeństwa. Żaden problem z rozłożeniem, a mówię, a to jest zabezpieczenie przed jakimiś takimi gorszymi konsekwencjami. To jest też ważne. Ja jeszcze zwracam uwagę na ubiór. Jeśli ma taką piżamę, że gdzieś może po drodze zahaczyć coś, o wózek, o stopy, o takie rzeczy, to bardzo na to zwracam, żeby się nie zahaczyć. Indywidualne podejście też, czyli mam jakieś ramy tego przenoszenia, tych chwytów i tak dalej, ale pacjenci są inni. Gabaretowo i tak dalej, i tak dalej. Czasami trzeba chwycić gdzieś tam za spodnie, czy za szlufki, czy za pasek, ułatwić. To pewnie będzie wchodziło w pranoż, nie? Każdy gdzieś tam z pani, będzie sobie to wiedziała, co tam jest, czy czym jest bardzo mocne chwyty. Nie? Czyli tam nawet kwestia przytulenia się, mocnego złapania, nie gdzieś tam na odległość, bo jak tak na odległość, nie daj Boże, gdzieś nogi przestaną pracować, no to nam leci. Ale jeszcze są chorzy, co mam niekontrolowane ruchy. Jasne, jasne. I o tym pamiętać, nie? To jest właśnie takie indywidualne podejście, że no, tu może się coś stać. Są demencją, nie? Mówię, ale są czasami tacy, którzy... Nie, no same uderzenie jakieś ręką też. Ja przez pewien okres byłem związany mocno z osobami po urazie rdzenia kręgowego. Oni to byli albo nogi całkowicie sparaliżowane, albo i nogi i ręce, wtedy ręce częściowo. To oni bardzo często robili takie psikusy na obozach, nie? Że tam oni się tam już nie bali, bo połamani, więc czego mogą się bać, oni takie też specyficzne poczucie humoru i tam nas trochę sprawdzali. No, były takie obozy, w których jakby oni uczyli się też takich czynności samoobsługowo-lokomocyjnych, ale w tych początkowych etapach, czy później gdzieś tam w czasie kąpieli, trzeba było czasami pomóc. Bardzo często, nie? Albo im się na przykład spastyka. Tu jest wszystko w porządku, robimy transfer, a oni nagle nogi proste. I pierwszy, drugi raz jest straszny, a później człowiek jak przynosi, wie, że coś takiego może się stać, to się zabezpiecza, nie? Także te takie troszkę nieprzewidywalne sytuacje na pewno się będą zdarzały, nie? Ale to gdzieś z doświadczeniem to przyjdzie. Dobra, czyli teraz robimy transfer osoby, która troszkę nam pomaga. Czyli na przykład ma na tyle silne nogi, że troszkę nam stanie i pomoże. Wózek, krzesło, jak najbliżej. Zabezpieczenie. Prosimy pacjenta, jeśli może, żeby troszkę się zsunął na brzeg kozetki. Pacjentowi, który coś tam ma takiego napięcia w tułowiu, jak najbardziej można troszkę pomagać w takim kołysaniu. Albo niech sam sobie próbuje chwycić ręce i niech tam przez pośladka na pośladek. Dobrze w krawędzi, tylko wtedy uważaj, bo jak jest ślisko, żeby czasami nie było gdzieś tam za daleko, żeby czasami pacjent tam nie zjechał. Ustawiamy sobie nogi. Zawsze z jednej strony troszkę pomiędzy łóżkiem, a miejscem, na którym będziemy przesadzać. I troszkę noga wewnętrzna z przodu.
co tu możliwi, że później jak pacjent przyjdzie, to nogi będą prosto. Jakbyśmy mieli tak nogi ustawione, to później przy obrocie, czy mogę także zawsze nogi pomiędzy troszkę. Jak będziemy przynosić pacjenta, który jest w stanie nam troszkę pomóc, to jakby zabezpieczamy jego wewnętrzną nogę. Czyli to, wewnętrzne kolano. Tak. Prosimy pacjenta, mówię, to jest cały czas osoba, która jest w stanie nam pomóc, żeby troszkę nas objął, nie za szyję, czyli nie to, nie? Jest tam zapach. My troszkę schodzimy w dół, cały czas na proste plecy, ugięte nogi. Możemy sobie spleść ręce, możemy sobie chwycić za łopatki, to już w zależności od pacjenta, możemy chwycić za pasy albo biodra, jeśli jesteśmy w stanie. I teraz tak, każdy transfer jeszcze nogi ma jakby trzy fazy. One są troszkę niewidoczne, ale one są bardzo ważne. Czyli faza podniesienia, faza obrotu i faza opuszczenia. Nie? Żeby starać się unikać tego, żeby na przykład była bardzo krótka faza podniesienia, a już robimy obrot. Nie? Bo wtedy właśnie bardzo często albo gdzieś tam pośladkami pacjenta haczymy o coś. Także to wszystko to nie jest hop, hop, hop. Jest to gdzieś takie płynne, ale każda ta faza musi być zaznaczona. Hop, tu sobie zabezpieczamy. Może trochę bliżej. Cyk. Hop, hop. Teraz plecy. Hop. Jak jest potrzeba, pachy, rączki na krzyż, idziemy. Hop. Albo znowu pośladkami, niech pacjent, jeśli może, naprawdę, cały czas mi sobie pracuje i pomaga. To jest super rehabilitacja. Dla takiego właśnie, są takie wzorce troszkę miednicy, które są później bardzo ważne, na przykład w wodzie. No, jeśli nie pracuje miednica, to później ten chłop też będzie gorszy. Próbujemy? Tak. Kto zaczyna?